Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy transmisję modlitwy Regina Celi z Ojcem Świętym wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem, którego już niebawem zobaczymy w oknie Pałacu Apostolskiego na Watykanie w Rzymie. Widzimy piękną, słoneczną pogodę, piękne niebieskie niebo rzymskie i oczywiście już to kolejne spotkanie w czasie wielkanocnym Ojca Świętego Franciszka i modlitwa, jaką w tym czasie odmawiamy właśnie Regina Celi. Ojciec Święty, jak zawsze przed modlitwą, również skieruje do nas słowa krótkiego przesłania, takiej krótkiej katechezy, a po modlitwie usłyszymy na pewno kilka słów pozdrowień do obecnych na placu Świętego Piotra. Przybywają bardzo licznie pielgrzymi. To już taki czas najlepszy, można powiedzieć, na odwiedzanie Italii, Rzymu, bo nie jest jeszcze upalne lato, natomiast piękna, już rozpoczęta wiosna zaprasza do tego, żeby być w tamtym właśnie miejscu, w tamtych miejscach. Wieczne miasto, miasto świętych apostołów Piotra i Pawła i wielu, wielu świętych męczenników zaprasza, by pomodlić się, a także, by przejść, jak już o tym wiemy, od listopada, od grudnia, święte drzwi Bożego Miłosierdzia, w roku jubileuszowym Bożego Miłosierdzia Bożego, które w Kościele Ojciec Święty Franciszek otworzył. Mamy ten czas i, no i z tego korzystają ci, którzy są tutaj w Rzymie, przybywają, ale również i w naszej Ojczyźnie, w Kościołach całego świata takie bramy miłosierdzia są przygotowane i są otwarte. My oprócz tego, że tutaj to jest w Rzymie, może taką bramę przejść, również może nawiedzić ołtarz, gdzie jest, pod którym jest grób świętego Jana Pawła II. Spoczywają jego tutaj jego szczątki i możemy się pomodlić w sposób szczególny właśnie przy tym miejscu. Zawsze grupy polskie tam właśnie się udają. Pierw przed grób świętego Jana Pawła II, a potem do też tutaj grobów apostołów świętego Piotra i Pawła, albo i w odwrotnej kolejności, w zależności od grupy. W tym oczekiwaniu widzimy zawsze zasłona, która się rozsuwa i za moment pojawia się Ojciec Święty. Już w jego oknie jest specjalne zadaszenie, które chroni przed już mocnym słońcem wiecznego miasta. I widzimy już transparenty nawet z polskich parafii, parafia Węglówka, Frydek, Gilowice. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry, witam nas jak zawsze w niedzielę Ojciec Święty. Il Vangelo di oggi narra la terza apparizione di Gesù. Dzisiejsza Ewangelia mówi o trzecim objawieniu się zmartwychwstałego Jezusa uczniom na brzegu Jeziora Galilejskiego i opisuje cudowny połów. Opowiadanie umieszczone jest w ramach codziennego życia uczniów, powracających do swojej okolicy i do pracy rybaków, po wstrząsających dniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Trudno było im zrozumieć, co się stało, ale gdy wszystko wydawało się skończone, oto Jezus, który szuka znowu swoich uczniów, na nowo, tym razem spotyka ich nad jeziorem, gdzie spędzili noc w łodzi, niczego nie złowiwszy. Puste sieci wydają się jakby podsumowaniem ich doświadczenia z Jezusem. Znali Go, zostawili wszystko, aby iść za Nim, pełni nadziei. A teraz? Tak, widzieliśmy wszystko, zmartwychwstał, a teraz nas zostawił, jesteśmy zostawieni.
i uśpieni. To tak można powiedzieć, uczniowie odbierali. Ale oto o świcie Jezus zjawia się na brzegu jeziora. Jednak oni nie rozpoznają Go. Tym rybakom zmęczonym i rozczarowanym Pan mówi: zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Uczniowie zaufali Jezusowi i połów był niezwykle obfity. W tym momencie Jan odwraca się do Piotra i mówi: to jest Pan. I oto Piotr rzuca się do wody, płynie w kierunku brzegu ku Jezusowi w tym właśnie wielkim okrzyku. To jest Pan. Zawarty jest cały entuzjazm paschalnej wiary, pełnej radości i zdumienia. Pełna radość, która wyraźnie kontrastuje z poczuciem zagubienia, rozpaczą, poczuciem bezsilności, które spiętrzyły się w umysłach uczniów. Obecność zmartwychwstałego Jezusa przemienia wszystko. Ciemność została pokonana przez światło. Bezużyteczna praca ponownie staje się owocna i obiecująca. Poczucie zmęczenia i opuszczenia ustępuje miejsca nowemu entuzjazmowi i pewności, że On jest z nami. Tak więc od tego czasu te same uczucia ożywiają Kościół, wspólnotę zmartwychwstania. Wszyscy my jesteśmy wspólnotą zmartwychwstałego. Jeśli na pierwszy rzut oka może się czasami wydawać, że ciemności zła i zmęczenie życiem codziennym przeważają, Kościół wie z całą pewnością, że wśród tych, którzy podążają za Panem Jezusem, świeci teraz światło Wielkanoc, które nigdy nie zachodzi. Wielkie orędzie zmartwychwstania napełnia serca wierzących głęboką radością, niezłomną nadzieją. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Także dzisiaj Kościół nadal głosi to świąteczne orędzie. Radość i nadzieja nadal płyną w sercach, twarzach, gestach i słowach. Wszyscy my, chrześcijanie, jesteśmy powołani, aby przekazywać to przesłanie o zmartwychwstaniu tym, których spotykamy, zwłaszcza cierpiącym, samotnym, tym, którzy znajdują się w niepewnych sytuacjach, chorych, ludziom z marginesu. Sprawmy, aby dotarł do tych wszystkich promień światła zmartwychwstałego, promień Chrystusa, znak Jego miłosiernej mocy. Niech Pan odnowi także w nas paschalną wiarę i uczyni nas coraz bardziej świadomymi naszej misji w służbie Ewangelii, braci. Niech napełnia nas swoim Duchem Świętym, abyśmy wspierani przez wstawiennictwo Maryi wraz z całym Kościołem mogli głosić wielkość Jego miłości oraz bogactwo Jego miłosierdzia. Regina Celi Letare, alleluja. Resurrexit sic ut dixit, alleluja. Ora pro nobis Deum, alleluja. Gaude et letare Virgo Maria, alleluja. Módlmy się, Boże, któryś raczy uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech mnie Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Zakończyła się modlitwa. Regina Celi, wit, raduj się, Król Nieba, wesel się, alleluja. I teraz kilka słów pozdrowień Ojca Świętego do obecnych tutaj, do nas. Cari fratelli e sorelle, nella speranza, drodzy bracia i siostry, w duchu nadziei danej nam przez Chrystusa Zmartwychwstałego, ponawiam mój apel o uwolnienie wszystkich osób porwanych w strefach konfliktu zbrojnego. Pragnę w szczególności wspomnieć kapłana salezjańskiego, księdza Toma Uzunalili, porwanego w Aden w Jemenie 4 marca ubiegłego miesiąca. Dzisiaj we Włoszech świętujemy Narodowy Dzień Uniwersytetu Katolickiego Sacro Cuore, którego temat brzmi: będę obecny we Włoszech jutra. Życzę, aby ten wielki uniwersytet, który sprawuje nieustannie tak ważną służbę dla włoskiej młodzieży, mógł kontynuować z odnowionym zapałem swoją misję formacyjną, dostosowując ją zawsze do aktualnych zapotrzebowań. Pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów pochodzących z Włoch, różnych części świata, zwłaszcza un saluto a quelli che stanno facendo la maratona. Zwłaszcza z Uso Golfo Aranci. In particolare, w sposób szczególny saluto i fedeli di Grandosso. Pozdrawiam wierzących z Golfo Aranci, z Mendelomelina, z Czernobio, Macerata Campania, z Macerati, Porto Azzurro, Porto Azzurro, Maleo e Sasso Marconi, Maleo Sasso Marconi. A szczególnie osoby, które przygotowują się do bierzmowania z Campobasso i Marzocca. Ringrazio per la loro presenza i cori parrocchiali. Jestem wdzięczny za obecność chórów parafialnych. Niektóre z nich służyły w tych dniach w Bazylice Świętego Piotra. Bardzo wielkie dzięki. Wszystkim życzę auguro una buona domenica. Per favore. Życzę wam dobrej niedzieli i proszę was bardzo, byście nie zapominali modlić się za mnie. Buon pranzo e arrivederci. Dobrego obiadu i do zobaczenia. Żegna nas Ojciec Święty Franciszek w czasie audiencji, w czasie modlitwy Regina Celi w niedzielne południe z Pałacu Apostolskiego w Watykanie, z prosto z placu Świętego Piotra. My również te pozdrowienia przyjmujemy, dziękujemy za nie i jak zawsze obiecujemy modlitwę, życząc również dobrego świętowania Dnia Pańskiego, żegnając się z naszego studia i życząc dobrego odbioru dalej telewizji Trwam,
Radio Maria, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiamy naszych słuchaczy i telewizji.